Cześć, witajcie z tej strony Grid. Słuchajcie, dzisiaj będzie króciutko. W poprzednim materiale zdobyliśmy Razor Leafa, czyli statek Mantis. Jaki on jest, no każdy widzi. I pomimo tego, że wygląda całkiem zacnie, historię ma naprawdę niezłą. Piraci się go boją. Jest postrachem wszystkich układów gwiezdnych. To moim skromnym zdaniem no jest to padaka. Dlaczego? Jego początkowe staty tak naprawdę nie odbiegają zbytnio od frontiera. No zaraz zresztą sobie sprawdzimy. I tak jak powiedziałem, zrobimy kilka filmów. Pierwszy film będzie na postaci na 15 poziomie, która ma tylko Starship Design rozwinięte na 1, ale to tak naprawdę w żaden sposób nie wpływa na to, co będziemy budować. I piloting też na 1, nie? Czyli pilotaż i budowa statków mam na 1. Także nie jest to żaden nieosiągalny poziom. Jeśli chodzi o przedmioty, właśnie, wpierw sobie go porównamy do Frontierka, jak to wygląda. Okej, no problem. Kurczę, najgorsze jest to, że Frontiera mam już przerobionego. Czyli sobie nie porównamy. Szkoda. Frontierka mam tutaj przerobionego minimalnie, bo minimalnie, ale jednak jest znacznie mocniejszy od tej początkowej wersji. Nie wiem, czy nagrywałem. Wydaje mi się, że nagrywałem film, jak go zrobić. Jeżeli nie, to dajcie znać w komentarzach. Jeżeli będziecie chcieli, no to oczywiście żaden problem. Ogarniemy temat, pokażę wam, z jakich części on jest zrobiony. No ale Razor Leaf. Załoga 2, osłona 390, zasięg 16 lat świetnych, zasięg jest tragedia. No i do tego laser, cząsteczki i rakiety. To wszystko zmienimy. Teraz tak, nie wiem czy wiecie, ale ja tutaj mam też Avontech wczytany, moc Avontechu, dlatego no nie wszystkie itemki wy będziecie posiadać, które się u mnie pojawią, nie? Ale to głównie te, które nie mają miniaturki, więc mniej więcej chyba ogarniecie sprawę. I teraz tak, problem jest taki, słuchajcie, że części statku zależą właśnie od naszego pilotażu. Jeżeli będziemy mieli zbyt niski pilotaż, powiedzmy pilotaż na pierwszym poziomie, a założymy część z pilotażem na trzecim poziomie, no to tym statkiem po prostu nie polecimy, nie? Druga sprawa jest właśnie Starship Design, który nam odblokowuje też przedmioty. Kiedyś można było to glitchem zrobić. W tej chwili chyba te glitche niestety Bethesda naprawiła, więc będziemy po prostu, tak jak Bozia przekazała, robić statki. Dlatego też pamiętajcie tych silników. Nie usuwajcie, bo nie będziecie w stanie ich nawet duplikowaniem, nie? Zrobić. Niestety problemem największym jest to, że itemki do naszych statków są też przypisane jakby do naszego levela. Im większy level osiągamy, tym więcej itemów nam się odblokuje. To jest dla mnie bzdurą. Powinno to być ukryte tylko za
tą jedną umiejętnością tam budowy statków i tyle, a nie, że żeby uzyskać dostęp do wszystkich części, które możemy wykorzystywać, musimy niestety osiągnąć poziom 60. Dopiero wtedy mamy pewność, że mamy odblokowane wszystkie części, które są ukryte za poziomami. No ale dobra. Z grubsza mamy sprawę omówioną. Ja teraz sobie przygotuję części, które będziemy podmieniać. No i lecimy z tym. No dobrze, słuchajcie, powybierałem wszystkie elementy, które wymienimy. Sobie je tu zmontowałem w pseudo Mantis. Całość wyszła około 100 tysięcy. Może wejdzie troszeczkę mniej, jak zaczniemy usuwać, ponieważ te elementy jakby powinny być odejmowane od ceny, jaką będziemy musieli zapłacić. No ale to zobaczymy na koniec. W tej chwili no jest to 105 tysięcy. I teraz kilka uwag. Nie usuwajcie furty, ponieważ jej nie zdobędziecie. Nie usuwajcie tych silników, ponieważ bez budowy statków na trzecim poziomie nie będziecie w stanie ich w ogóle wybrać. Dodatkowo one chyba jeszcze są ukryte za levelem postaci. Nie pamiętam dokładnie za jakim, dlatego te silniki zostawiamy. Co wymieniamy? Wymieniamy te silniki, ponieważ zużywają 3 punkty mocy, czyli 2 silniki gorsze od tych, zabierają 6 punktów mocy. Te silniki zabiorą nam tylko 4 punkty mocy, a mają ciąg 9200, czyli dwukrotnie wyższy niż to. Wymienimy obejmy silnika, ponieważ będziemy musieli zamontować 2 silniki. Na tych się nie da. Wymienimy owiewkę z Deimosa na nową, żeby móc zamontować na niej broń. Wymienimy generator na ciut mocniejszy. Zasadniczo tą tarczę możemy przenieść na generator. Nie widzę problemu, żeby nie. Jest on co prawda tylko o 2 punkty mocniejszy, no ale myślę, że na chwilę obecną każdy z punktów, każdy punktik ma znaczenie, nie? Na początku gry. Tak samo tarcza. Tarczę 390 wymieniamy na 405. Nie jest to dużo, są lepsze tarcze. Niestety byłby problem z ich zamontowaniem. Teoretycznie można by spróbować tutaj na boku tego generatora. Dałoby radę. No ale nie wiem, czy nie lepiej zostawić tutaj miejsce awaryjnie, żeby zamontować na przykład dodatkowy magazyn, nie? Właśnie. Wymienimy jeszcze zbrojownię. Pomimo, że zbrojownia tutaj mi się dość podoba na Mantisie, wymienimy ją, żeby móc ciut więcej ludzi w załodze mieć. Założymy stację kontrolną, która dodaje nam 4 stanowiska dla załogantów. No dobrze, to lećmy z podmianką. Zacznijmy od usunięcia broni.
I teraz muszę troszeczkę się wytłumaczyć, czemu. Ponieważ ja mam wiązkę elektronową, automatyczną wiązkę elektronową plus tłumiki. Wiązki elektronowe instaluję dlatego, ponieważ nie muszę się zastanawiać, czy zniszczyłem już mu tarczę, czy teraz walimy w pancerz i powinienem się przełączyć na broń balistyczną, czy ciągle jeszcze tłuc laserem. Wiązka elektronowa zadaje obrażenia zarówno kadłubowi, jak i osłonom. Dlatego dwa rodzaje wiązki. Tłumik. Wiadomo, tłumik zakładam po to, żeby móc przejmować obce statki, żeby jak najmniej je zniszczyć, a je unieruchomić. No właśnie, zapomniałem jeszcze o napędzie grawitonowym. R1000, który ma zasięg skoku 16 lat świetlnych. Wymieniamy na R3000, który już ma tego zasięgu 23. Także może zaczniemy sobie faktycznie od końca. Usuwamy. Ja mam tutaj te dwa mocowania na broń, także też możemy je sobie usunąć. Wy nie musicie, nie? Po prostu zamontujecie na tych, na których były. Owiewkę. Owiewkę możemy usunąć. Zakładamy owiewkę znowu. Dajmos zbrojownia. Wywalamy. Montujemy. Stacja kontrolna. Tarcza. Reaktor. Wywalamy, montujemy reaktor i tarczę. Ciekawe, nie? Że ta owiewka nam razem z laserami przeszła, no ale to dobrze. Teraz możemy sobie dalej zamontować broń. Jedna. Druga. Teraz. Możecie sobie przepiąć te silniki od razu na właściwe pylony. Usuwamy. Te dwa skrzydła. Usuwamy oba silniki. Najlepiej zaznaczyć całość i przesuwamy całość. Tutaj też mała prośba z mojej strony, ponieważ nie wiem, czy któryś z modów mi nie namieszał i nie mam jakby wyłączonych kolizji w statku. Staram się budować tak, żeby nic ze sobą nie kolidowało, nic nie stykało. Ale dajcie znać, czy na pewno tak się da, jeżeli będziecie budowali według tego pomysłu. Jeżeli nie, no to po prostu zrobimy ciut inną konstrukcję. Nie? Nie jest to jakiś wielki problem. I tak jak mówiłem, ma dość mało ładowności, ładunek 420. Teoretycznie moglibyśmy zamontować dodatkowe ładownie balastowe tutaj. Weźmy ją sobie, zduplikujmy. Odwróćmy i wróćmy na drugą stronę. Nie wiem, czy ona nie będzie z tą owiewką kolidowała.
Jeżeli tak, no to byście musieli to zrobić wtedy na jakimś wysięgniku. Sposobem by było... spróbować na przykład zamontować obejmę, nie? Wtedy na tym możecie zamontować spokojnie ładownię. O. Może troszeczkę to i traci na estetyce, no ale wiadomo, że jest to rozwiązanie tymczasowe, ponieważ no i tak, jeżeli ciutkę ulepszycie swojego skilla, jeżeli ulepszycie swoje zdolności budowy, no to po prostu przerobicie dalej, nie? Razor Leafa. I właśnie, przypiszmy broń, bo też chciałbym kilka słów tutaj powiedzieć. Na pierwszym automatyczna, na drugim standardowa, na trzecim tłumik. No i wszystko gra. Zobaczcie, że dodaliśmy dwie ładownie. Zasięg skoku i tak mamy wciąż 22, czyli się tylko o jeden zmniejszył, nie jest źle. Mobilność ciągle została maksymalna, 100 i 150, więc też nie mamy się czym martwić. Wydatek niecałe 100 tysięcy. No myślę, że bardzo przyzwoita kwota. I teraz jak widzicie, broń mam tylko na połowie. Oczywiście mógłbym, mam miejsce i bez problemu mógłbym zamontować więcej uzbrojenia. Po 4 sztuki na przykład z każdego rodzaju. No ale i tak by nie starczyło nam zasilania generatora, więc nie ma to na chwilę obecną najmniejszego sensu. Chyba że sobie wczytacie jakiegoś moda na lepsze generatory, wtedy będziecie mieli tej mocy nadmiar. Spokojnie możecie zamontować sobie wtedy więcej uzbrojenia, nie? No i zobaczmy, jak to wygląda w terenie. Jakoś... kurczę, może na farcie te magazyny się uda założyć, nie wiem. Silniki teoretycznie też jest ciut wolnej przestrzeni między silnikiem a furtą, więc też nie powinny kolidować. No mówię, tutaj u mnie się jakieś błędy pojawiły i mogę niechcący glitchować ten statek. Podejrzewam, że jakiś mod to nabałaganił. No nie wskoczę. No co za menda, no. No. Zależy mi właśnie jeszcze ten magazyn, czy on... się styka. Cholera, troszeczkę nachodzi. Co prawda nachodzi na mocowanie broni, więc jest delikatna szansa, że to przejdzie, nie? No cóż, jeżeli by nie przeszło, no to po prostu będziecie musieli zakombinować tak, jak mówiłem. I te magazyny, jeżeli będziecie chcieli zrobić je na przedłużeniu, nie? Ale powiem wam, że tak podglądam i wygląda to całkiem zacnie, nie? Moglibyśmy może dać inny kolor, bo ten mantisowy jest taki trochę zgniły, ale z drugiej strony ma swój urok jakiś, nie? Dobra, zobaczmy, jak to się pilotuje i jak wygląda sprawa z poborem mocy.
Zastanawiałem się też, czy nie wymienić tego wnętrza na wnętrze z Frontiera, ale dojrzałem, że jest tutaj wyrko, więc spokojnie możemy korzystać generalnie, jeśli chodzi o wnętrze Frontiera, tylko i wyłącznie o wyrko mi zależało. Na wyrku mi zależało. Andrea już się tu rozsiadła, spoko. No to zabierzmy tego ptośka w przestrzeń i zobaczmy, co potrafi. Lubię, jak jest dużo silników na statku, nie? A tak naprawdę tutaj jeszcze byśmy mogli dwa upchnąć, jakbyśmy się bardzo, bardzo uparli. Także możemy zrobić statek ciut cięższy, no bo każdy z tych silników bierze tylko po dwa paski zasilania, nie? I 2, 4, 6, 8. Jeszcze na dwa silniki byśmy mieli. Działko elektromagnetyczne możemy całkowicie wyłączyć, ponieważ z niego będziemy korzystać tylko i wyłącznie w momencie, kiedy będziemy chcieli statek przejąć, nie? Jeżeli będziemy chcieli... sobie postrzelać, będziemy to robić z działek zamontowanych działek cząsteczkowych, uciekło mi słowo, psia mordka. No i wiadomo, no później mocniejsze generatory dadzą nam więcej mocy. Jeżeli używacie moda na mocniejszy generator, spokojnie możecie zamontować więcej broni, więcej silników. Co tu się odwaliło? Ciekawe to było. Slup od Zoo Info. Także no, na początek uważam, że statek jest bardzo zacny. Jego budowa, patrzcie, nam trochę odlatuje. Weźmy, spróbujmy przyspieszyć. No i już skracamy dostęp. Jego budowa, no, nie jest jakoś bardzo droga, nie? 100 tysięcy, no to spokojnie jesteście w stanie uzbierać z rzeczy z Nowej Atlantydy, czy o pierwszej misji tak naprawdę zdobyć. Ciekawe, nie? Minimalistyczny stateczek. Fajnie wygląda. No, oczywiście nie tak fajnie jak nasza Mantis, nie? Ale powiedziałbym, że ujdzie. No dobrze, słuchajcie, i tak naprawdę no to tyle, jeśli chodzi o samą Mantis budowaną na niskim levelu naszej postaci. Ja kończę i lecę w kimonko, bo dochodzi trzecia, a wy bądźcie zdrowi. Za niedługo kolejny materiał. Budujemy Mantis powyżej levelu 60. Trzymajcie się. Na razie. Do zobaczenia.